Marek Western Festerman, w skrócie były gangster powiązany ze sprawą Ramzesa. W swoim ostatnim statemencie deklaruje, że postanawia zająć się sprawą centra handlowego Poznania, o którym było bardzo głośno w ostatnim czasie między innymi przez młodzież, która traktowała zwykłych ludzi jak największe gówna, na przykład plując na nich albo wlewając ketchup na głowy. Harcerzyki, bo tak ich nazwał w jego wpisie na Instagramie, są według niego już w małym stopniu zdemaskowani i daje im ostrzeżenie, które grozi wjazdem jego kolegów na rejon galerii. To jest on, czyli